Jak herbatę parzą Chińczycy na co dzień? I nie mam na myśli dużego czapana, zebrania z przyjaciółmi, czy jakiejś herbaciarni. Czy piją na co dzień z gajłanów, czy może ekspresówkę jak my? Właśnie warto się zastanowić. Bardzo popularną techniką, zwłaszcza wśród starszych osób, jest tak zwana styl dziadka, czyli tak oryginalnie grandpa style, przy czym to nie jest oryginalnie, bo to jest po angielsku. Tak czy inaczej, właśnie dlatego ta nazwa, że często starsi Chińczycy po prostu popijają sobie herbatę, można by powiedzieć, bardzo niechlujnie. A my oczekiwalibyśmy, że kraj, który ma tak bogatą herbatę, historię herbacianą i bardzo dużo jej pije, to tak naprawdę bardzo precyzyjnie parzy każdy, czy to w mieście, czy w herbaciarni, czy staruszek na wsi. Otóż nie, tak naprawdę zwykłą herbatę parzy się po prostu zalewając wodą i cedząc przez zęby. Dlaczego mam tutaj gajłan? Ponieważ takie były początki herbaty sypanej. Najpierw była to po prostu czarka. W tej czarce był listek albo kilka. Generalnie wrzucało się tu herbatę, zalewało wodą i po prostu wypijało, kiedy nabrało to trochę koloru, kiedy naciągnęło. Wypijaliśmy, uważając, żeby tego listka nie zjeść, żeby nie trafił do ust. Dolewało się więcej wody. No ale to było trochę za ciepłe, więc zrobiono spodeczek. Pamiętacie historię gajłana, nie? Już się trzymało za spodeczek, a potem przydało się wieczko, którym można było te liście trzymać, żeby po prostu nie wpadły do ust, ale początek to jest po prostu parzenie herbaty luźno w naczyniu. No i to wyewoluowało w ten sposób, że pojawiły się kubki, szklanki i różne duże naczynia. No i właśnie tak zaczęto parzyć. Właśnie wsypując i cedząc przez zęby. To jest grandpa style. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Jak zaparzyć herbatę w stylu dziadka? Przede wszystkim dobrze, żeby była to herbata z Anhui, ponieważ przeczytałem gdzieś, że właśnie stamtąd ta technika pochodzi. Ale oczywiście nie musimy się tego aż tak trzymać. Ważne, żeby to była chińska herbata albo jakaś inna, ale o dużych liściach. No jednak jakąś bardzo drobną nie będzie nam łatwo cedzić przez zęby. Poza tym mamy duże naczynie. Niektóre, tak jak na przykład to, mają już tu wbudowane specjalnie takie sitko w kształcie takiego kołnierza, półksiężyca. Są też takie ceramiczne, widziałem, właśnie żeby zabezpieczyć te usta przed nadmiarem fusów. Ale im większe mamy liście, tym łatwiej jest to zrobić. Potrzebujemy do tego wodę, no i oczywiście herbatę. Ile wody, ile herbaty, jaka temperatura, jaki czas parzenia, wszystko jedno. Tak naprawdę regulujemy to dzięki własnemu doświadczeniu, czyli wsypujemy trochę herbaty, wlewamy trochę gorącej wody, patrzymy po kolorze, bo zwykle pijemy tę samą herbatę, więc już ją znamy i mówimy, oho, liście się już otwarły tak jak lubię, kolor jest jak lubię, będzie się piło. A kiedy ubywa, dolewamy więcej wody. A jeśli jest za mocna, dolewamy więcej wody. A jeśli się robi za słaba, po którymś tam dolaniu, dosypujemy więcej herbaty. I tak cały dzień. Jesteśmy chińskim staruszkiem, chińskim dziadkiem, który sobie z kubeczkiem chodzi i co chwilę dolewa i dosypuje, dolewa i dosypuje. Jaka jest zasada tego? No właściwie żadna. Kierujemy się tylko własnym gustem i przede wszystkim nie dopijamy do końca. Podobno dopijamy do 1/3 i dolewamy więcej. Sprawdźmy, jak smakuje herbata zaparzona. Tak. Wyśmienita. Aczkolwiek smakuje jak Luan Guapian, bo właśnie Luan Guapian parzymy. Moim zdaniem w ogóle się nie przeparzyła, w ogóle nie jest to za ciepłe, bardzo komfortowe do picia. Nawet bez tego siteczka dałbym radę wypić to i nie najeść się fusów. Dolewamy więcej. Ciekaw jestem, czy wy pijecie w ten sposób, czy zdarza wam się zupełnie niechlujnie, bez zachowania żadnych parametrów, zaparzyć herbatę tak jak codziennie lubicie. Pozdrawiamy wszystkich dziadków. Do zobaczenia na czajnikowy.pl. To napij się z tej drugiej strony, jak to prawda. Pewnie. Bez problemu. No a te fusy, które zostają, to
ci w ustach to wypada je włożyć z powrotem, czy wyrzucić? No to jest mój kubek, nie częstujemy nikogo, nie? To no mogę zjeść, wypluć, po tym nie zostają mi w ustach.